Postanowiłem nagrać kolejny film odnośnie tego pieca, bo widzę sporo osób, no, nie wierzy w takie spalanie. Dlatego poszperałem trochę po ustawieniach. No, mam ten piec od niedawna, od 6 miesięcy. Wtedy tego nie robiłem. Nowy zasyp. Wsypałem dzisiaj 120 kg opału. Niecały zasobnik. Chodzi na maksa 150, czyli jeszcze dwa woreczki mi weszły. No i dalej, co włączyłem? Ustawienia serwisowe. Kontrola opału. Jest teraz włączona. Tu jest wydajność podajnika i wszystko. I teraz wchodzę sobie w informację. Spalanie opału. I tutaj widać. 6, czyli dzisiaj, sobota, o godzinie 12:50 był zasyp 120 kg opału. Tu mamy dni tygodnia po kolei. Widzimy się w piątek. Będziemy widzieć, ile opału było tutaj spalone całkowicie. Średnie spalanie przez godzinę na dobę i pozostało opału na, czyli ile opału zostanie w zasobniku. Dzisiaj jest sobota. Stan, jak widać tutaj, 100%. Sobota, godzina 18:50. Czyli od 12:50 do teraz, czyli to jest 6 godzin, nie spalił piec ani grama. Woda ma 50 stopni. Ciepła woda użytkowa. Obiekt ogrzany. Na podłogówce w domu 22 stopnie. I teraz będę codziennie nagrywał taki film, mniej więcej o godzinie 17 będę się starał zawsze, żebyście widzieli, ile opału spaliłem. No i mamy kolejny dzień. Jak widać tutaj jest to niedziela, już 17:55. Nadal palę w sposób, jaki wspominałem. Jak widać, w zasobniku jest 95% opału, czyli przez dobę spaliłem 5%. Widać, ubyło tyle. Codziennie będę pokazywał zasobnik, żeby nie było, że coś tam jest nie tak. Teraz najważniejsze. Wchodzę sobie w menu. Informacje. Spalenie opału. Teraz tutaj widać. W dniu wczorajszym piec załączył mi się dwa razy. Tak jak tu jest średnie spalanie opału w godzinę 0,25 kg. Czyli no spalił te pół kilo. Załączył się gdzieś koło tam 22, wtedy 23 i to było tyle. Dalej wskoczyła niedziela. Póki co, jak widać, jest godzina, no prawie 18. Piec spalił 4,5 kilo opału. No i jest dobrze. Łącznie spalone mamy 5,1 kg. I jak widać, piec sobie obliczył, że pozostało opału na dni 19. No wiadomo, że dzisiaj już jest naprawdę zimno, minus 11, minus 12. Teraz będę wstawiał screeny codziennie pogodowe, żeby nie było wątpliwości co do tego. Wejdziemy sobie w wykresy. I widać tutaj. O 22 miałem pierwszy spadek temperatury, gdzie załączył się piec. I tak średnio wychodzi, że co godzinę cyklicznie załączał się mi do godziny prawie 8. A dalej, no to już widać, że temperaturę trzymałem, podkładając sobie drewno. No i tyle. Będziemy tak robić codziennie, wieczorem. No i jak widać, da się. To nie jest tak jak pan o pseudonimie czy tam niku roku 4843 twierdził, że się nie da, że te 250 kg na miesiąc to jest niemożliwe, że to ledwo na tydzień wystarczy, no to gratuluję temu panu spalania rzędu tony miesięcznie.
No i kolejny pan o niku User, który twierdzi, że nie można palić sosną. A to w zasobniku? To co to jest? To jest pelet sosnowy. Czyli równie dobrze można palić sosną. No i mamy kolejny dzień. Poniedziałek, 18:14. Na dworze aktualnie minus 13. Minus 13 było praktycznie przez większość dnia, a w nocy ma spaść nawet temperatura do minus 18. Jak widać, przez cały dzisiejszy dzień spaliłem, tutaj jest 87% opału, czyli spaliłem, podejrzewam, gdzieś około procent, nie pamiętam ile tam było, ale chyba 8. Tak to wygląda. No trochę zeszło w tym zasobniku. I teraz tak. Wchodzimy sobie znowu w informację. Spalanie opału. Jak widać tutaj wczoraj piec spalił 4,7 kg. Dzisiaj spalił 9,1. No, spalił trochę więcej niż powinien, ale zwróćcie uwagę, jaka jest temperatura na zewnątrz, minus 13. Więc wydaje mi się, że 9 kilo peletu przy tej temperaturze to jest i tak bardzo dobry wynik. Tutaj średnie spalanie na godzinę trochę spadło z 0,51 na 0,49 i przez 3 dni, jak widać, dzisiaj już trzeci dzień palenia leci, piec spalił 14 i 4 kg opału. Więc ta moja jest no bardzo dobrze. Tutaj wykres, widać jak piec sobie znowu pracował. Jakie skoki te temperatury tam były, co ile więcej się załączał, co 2 godziny, co półtorej. Dobra. Aktualnie mam 70 stopni na piecu, 87%. I teraz tak, widać, dogrzewam sobie tutaj ciepłą wodę użytkową. Już mam 51 stopni. Piec jest otwarty. I tutaj widać, jak ładnie się tli żarzy. O to chodzi. No i dzisiaj mamy kolejny dzień. Wtorek, jak widać, 17:27. 81% opału. Piec spalił 7%, nieco 6%. Norma na dobę, żeby zasobnik 120-kilowy starczył na 2 tygodnie, wynosi te 7,5% spalonego, około 7,1%, jakoś tak. Trochę wciągnęło. Teraz dalej. Ciepła woda użytkowa, widać, nagrzana. Lodówka też w domu, dalej 22 stopnie. Teraz tutaj wejdziemy sobie w informacje, ale w międzyczasie zobaczcie pogodę. Pokazuję ją na nagraniu. Jest aktualnie minus 10. Poprzedniej nocy z poniedziałku na wtorek było 18 w minusie. Dzisiaj ma być około 10-11 stopni w minusie. I pokazuję tą pogodę teraz. Dobra, teraz tak. Spalanie opału. Jak widać, w dniu wczorajszym w nocy było minus 18, a piec spalił tylko 9,1 kg. Jest czwarty dzień palenia i jak widać, zeszło 22,2 kg opału. Średnie spalanie na godzinę spadło znowu z 0,49 na 0,44. I obecnej doby zużyliśmy 7,7 kg. Czwarty dzień palenia. No i jak widać, no jest dobrze. Nawet bardzo dobrze, w normie się zmieściliśmy. Tutaj to 9,1 przy tych minus 18 było tak trochę ponad normę spalone. No ale za to w sobotę mieliśmy tylko pół kilo i tu 4,7, co dało oszczędność, która pozwoli i tak
No, przeciągnąć winno na te 2 tygodnie ten 120-kilogramowy zasyp raczej bez problemu. Dzisiaj jest tutaj spalanie 7,7 i już raczej góra do 8 kg wskoczy do północy. Jutro ma być cieplej, minus 6, więc to spalanie myślę, że też będzie trochę inne. I do następnego dnia. Za nami kolejny dzień palenia. Jesteśmy po takiej średnio zimnej nocy, minus 10 było. Aktualna temperatura na dworze to minus 3, minus 4, jakoś tak. Jest środa, godzina 17:04. Za nami piąty dzień palenia. Jak widać na piecu, temperatura w moim przedziale między 75 a 85. Mamy opału 74%. Woda standardowo dogrzana na drewnie. I teraz pokazuję spalanie. Widać, wczorajszej doby spaliłem 7,7 kg. Dzisiaj jest to 8,9. A to ze względu na to, że tak naprawdę już od północy do godziny 15 nie było w ogóle podkładane drewno. No nie było mnie w domu, pracuję, wiadomo, jak każdy. W zasobniku widać tyle. Zjechało trochę, ale nie jest źle. Tak jak mówiłem, za nami piąty dzień palenia. Zeszło 31,1 kg. Dzisiaj 8,9. Już to nie wzrośnie, z tego względu, że podłożyłem drewka. One się będą ładnie tlić, co 3 godzinki będzie podrzucone, ostatnie podrzucenie o 21, co na pewno pozwoli wytrwać do tej północy i jutro zacznę dzień, że tak powiem, z czystą kartą. Mieszczę się w normach, jeżeli dalej tak pójdzie, został jeszcze czwartek, piątek na testy, to moje tygodniowe spalanie myślę, że zmieści się w granicy 50 kg. Czyli miesięcznie wyjdzie w granicy 200. No i mamy kolejny dzień. Czwartek, 17:37. Pozostało 65% opału. Na dworze około 0 stopni. W nocy ma być minus 3. Spalanie opału, jak widać, jest to kolejny dzień, tutaj obecna doba, 9,6 kg. Dzisiaj tak naprawdę było podłożone do pieca o godzinie 16 i ostatni raz wczoraj o godzinie 22. No czyli minęło dość dużo godzin, bodajże 18. Prawie, czy 17, jakoś tak. No i jak widać, spaliłem przez te raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dzisiaj szósty dzień palenia jako czwartek, 41 kg prawie. Więc jest naprawdę dobrze. Do tego wszystkiego zostaje nam jeszcze do kompletu piątek, czyli dzień jutrzejszy i podsumowanie całości. Zobaczymy, jaki tu będzie wynik ostateczny za tydzień palenia. Za nami kolejny dzień, już ostatni dzisiaj. Jest piątek, godzina 18:51. W zasobniku zostało 58% opału. Widać, jest więcej jak pół, a pamiętacie, że pewnie w pierwszy dzień było niecały pełny. Zostało gdzieś, podejrzewam, w granicy 70 kg. Dzisiaj mamy na dworze 0 stopni.
I tak to wygląda. Przez cały tydzień, 7 dni palenia, dzisiaj tu jest piątek, jeszcze 0, ale spalanie obecna doba jest tu, 7,8 kg. Spaliłem przez tydzień 49,6. No i teraz co wy na to właśnie? To jest niecałe 50 kilo. W zasobniku pozostało nadal 70 kilo opału, co pozwoli mi spokojnie przetrwać przyszły tydzień i pewnie część jeszcze następnego. Pamiętacie zapewne, że jakoś w drugim dniu palenia, to jest tutaj widać skok między niedzielą a poniedziałkiem, zaczęły się tu mrozy. Tu było minus 18, 13, minus 10. No i tu czwartek, dzień, w którym no nie podkładałem do pieca przez ponad 18 godzin. Było podrzucone do pieca tylko dwa razy przez te pozostałe 6 godzin. No i spalanie i tak wydaje mi się, że na całkiem fajnym poziomie się utrzymało.